Dobry wieczór, dobry wieczór. Klaudia, w porę się obudziłam z drzemki. Uwierz mi, nie tylko ty. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w Mikołajki 6 grudnia 2022 roku. Mamy godzinę 20. I proszę Państwa, kogo ja witam, kogo ja goszczę? Michał Felczykowski, Klaudia, Filip Kiliński, Magda, Michał Ogiński, Cysio, Wojwoj, Maniuś, proszę bardzo, a ten Mikołaj w rogu to typa Belus. Nie wiem, kto mi tam wyskakuje z logotypu, ale jest, z logo właściwie, nie z logotypu. Michał, a czy pan Mikołaj da nam prezenty? No macie live'a w prezencie. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego w dniu mikołajkowym. Dobra, słuchajcie. Pantery Śnieżne, kontynuacja. Jak obiecałem, tak zrobiłem, czyli nic tu nie ruszyłem, żebyśmy mogli sobie kontynuować, ale jedna rzecz już mnie tutaj irytuje, a mianowicie brak barierek, więc zaraz to sobie zmienimy. Poręcze na podwyższeniu. O, to jest nam potrzebne. Od razu tutaj to pozmieniam, bo tak być nie może. Ja nie wiem, czy mi się jacyś samobójcy nie będą rzucali tam do tych panter ewentualnie na tory. Aczkolwiek nie wiem, czy by doskoczyli.
ale wolę nie sprawdzać. Dobra, tak to zrobimy. Pyk. Opowiadajcie, jakie prezenty dostaliście od Mikołaja. Byliście grzeczni? Gdzie ho, ho, ho? Ja nie wiem, gdzie jest ho, ho. Dobra, i tutaj już by trzeba było schodki w dół zrobić, chociaż można i to krócej trochę dać. Nie, nie można. Teraz można. Dobrze. Dobra, to byśmy mieli. Pan Mikołaj uznał, że nie mam się w co ubrać i piżamkę dostałem. O. Ja dostałam tylko jedną rzecz i ty wiesz jaką. No to ty, czyli dostałaś, no. Nie liczy się ile. Liczy się fakt. No dobra. Teraz tak, musimy, słuchajcie, tutaj pokombinować troszeczkę, bo ja potrzebuję mieć budynki socjalne przy tym wybiegu. Jakby to, kurde, zrobić, żeby było dobrze? Dobra, zastanówmy się. Myślę, że duży budynek dozorcy spokojnie może tutaj stanąć, nie stanowi to problemu. I to przy samym praktycznie wejściu. Okej, okay. Zamknij mi grupę, bo nie chcę w grupach. Teraz tak, klinika weterynaryjna. Podobnie. No i co, i Klaudia zadowolona? Wszystko tam działa, śmiga ładnie i powabnie? No i super. Bardzo mnie to cieszy. No dobrze. Czyli tak, mamy budynek dozorcy, mamy klinikę weterynaryjną, kwarantannę, to jeszcze tak, duże pomieszczenie socjalne by się tutaj przydało. A przy tym można byłoby, powiedzmy, zrobić w tej samej grupie... A centrum badawcze mamy odpowiednik duży. O moment, to warsztat, powiedzmy. No nie kręć się jak głupi. To byśmy zrobili to w ten sposób. No centrum handlowe to must have. Ale to gdzieś tak. I dodatkowo byśmy postawili w tej samej grupie transformator. Czy ten transformator mi... O ty synu niedobry ty! Nie sięgnie mi wszystkiego, a ja potrzebuję, żeby jednak sięgnął. Ajajaj, dobra, daj mi to z góry, synku. To gdzieś tu. Czyli nie będzie w tej samej grupie. Ale to nic.
Nie ma się czym przejmować za bardzo. Monte. Siemanko, Pabelus. Cześć, Monte. Adik, cześć, proponuję ci ograć Trail Out. Dla mnie gra roku 2022 i najlepsza gra w historii. Aha, dalej Need for Speed, Unbound i demo gry I Am Jesus Christ. Nie zagram w tę grę ze względu na rzekomy brak polskiego. Albo rzekomy brak polskiego. Kuźwa, już się zapultałem. Dobra, i centrum badawcze to też się przyda. Gdzieś może tutaj to umieścimy, ale moment. Jakoś by tak to zrobić? No może być. Czemu nie? Dobra, to byśmy mieli załatwione. Teraz tak, ścieżka pracownicza, to się na pewno przyda. Dobra, na razie tak. Teraz dalej. Dalej to ja bym chciał ją puścić mniej więcej gdzieś może tutaj. Stąd zrobić jakąś taką odnogę, powiedzmy. Dobra, może być. Ale się naszlaczkowałem, jakieś runy mi wyszły, kurczę. Manie, gdyby nie to, że Klaudia wspomniała o laptopie, to bym pomyślał, że dostała od ciebie rózgę. Słuchaj, uwierz mi, Maniuś, że w niektórych wypadkach ta rózga byłaby lepsza. Podłączymy się tutaj może do tej ścieżki, aczkolwiek ludzie no nie będą tam, znaczy pracownicy nie będą tam chodzili. Znaczy pracownicy to też ludzie jakby co, tak. No to głupio trochę wyszło. Natomiast my potrzebujemy jeszcze tu sobie ogarnąć trochę ten teren, tak wyedytować go nieco, bo tak nie może być. Cześć Sebastian, cześć. Cześć Dżemik. Dobra, i teraz tak, tutaj byśmy mieli wizytację co 3 miesiące. No i dobrze, jeżeli chodzi o strefę socjalną, to mamy to... Mamy to ogarnięte, chciałem powiedzieć, tylko problem jest teraz dopiero to widzę, że niestety, ale... No właśnie. Kwarantanna niestety, ale źle będzie wpływała tutaj na tym odcinku na naszych gości i trzeba ją przestawić.
To nie może tutaj tak być. Ale co z tobą jest? Nie, halo. Halo, halo. Halo, Mieciu. Hono, hono. No, oszalała, no. Dobra, może być tak. Później to się oczywiście jeszcze obuduje, także nie ma problemu. Rózga za słaby procesor ma, jak dla Klaudii? Ale twardy rdzej, Monte. No dobrze. Zobaczmy, co tam dalej można byłoby zrobić. Tutaj podpory by się jakieś przydały. Sprawdźmy, z czego te podpory by można było machnąć. Ja sobie tutaj... O kuźwa ty... Mento. Czekajcie, tutaj sobie to wyrzucę. Chciałbym popatrzeć, co mam do dyspozycji. A, tutaj takie coś. Jakby takie coś dać? To się brzydko tutaj ogarnia. Ulala. Nie, dobra, to nie. Chyba, że... To był taki krótki jeszcze. Który to był? Ten to jest ten. To nie. O, ale jaja. Ten jest trochę wyższy. No ale to dalej brzydko wygląda. Kurczę, coś cienkiego by się przydało. No dobra, walimy tego. Trudno. I gdzieś to umieśćmy może tu. Cześć, Godnik, cześć, cześć. Te słupki, te podpory będą pasowały do słupków w ścianach, jakby co.
dobra, wystarczy, ile tych podpór? Przecież to musi mieć szansę zawalenia. Nie można tak robić, no. Dobra, to teraz tak. Wypadałoby tutaj teraz ogarnąć wybieg pod kątem tych panter naszych. Czyli tak, schronienie już żeśmy zrobili. No i dobrze. To spanko mają, natomiast jeszcze by trzeba było tak. Duża taca na karmę, to na pewno. I to gdzieś blisko wejścia. Żeby dozorcy nie musieli za bardzo łazić tutaj. Rura wodociągowa, to gdzieś tutaj można. I coś do ziabawy. Do ziabawy, to drapak, to może być gdzieś tutaj, załóżmy. Ten drugi drapak to też. I one mają tutaj niby wchodzić, teoretycznie, nie? Nie, Pantera, a pani później, pani Klaudio. Dobra, tutaj mamy kolejny drapaczek. Weź ty, idź pan niżej. Teraz tak, jakieś drzewo do drapania, tak? Drzewo do drapania, tylko żeby się nie chciały na to wspinać, kurczę, bo to będzie lipa trochę. Ale gdzieś tu... Dobra, tutaj może być. Tutaj tamaryndowca, to gdzieś moglibyśmy dać... No i ciężko się w tym wybiegu pracuje tutaj w środku, ale damy radę. Gdzieś tutaj. Czekajcie, wiecie co? Wejdźmy sobie w zapędzie, bo ja zapomniałem, czego te pantery potrzebują właściwie. Jeżeli chodzi o wspinanie. Wydaje mi się, że one tam niczego nie potrzebowały, ale... Pantera śnieżna, to nas interesuje. I wybieg? Nie, nie potrzebują nic do wspinania. To możemy robić dowolnie w takim razie. Ale taki lodowy blok gdzieś tutaj umieścić. Żeby gamonie mogli tam sobie popatrzeć. Obrotowy karmnik liniowy, czy linowy. To gdzieś tutaj przy wejściu. Teren spory nawet, kurde, ale tak naprawdę to mało jest tutaj miejsca. Są różne wersje czepiaku. Słuchaj. Nie prowokuj misia. Naturalna platforma do wspinania się na 1 metr. Ale to spokojnie. To... Czemu, kurde, to... Sporo tych rzeczy do wspinania się mają. Ale dobra, my na razie potrzebujemy... O! Znacznik zapachu krwi, to można gdzieś tutaj przy wejściu im machnąć. Widłoruk, piniatę, to gdzieś można by... Załóżmy tu. Wąż strażacki gdzieś tu. I zamrożona krwawa dynia też gdzieś tutaj machniemy. Tak żeby goście stąd też widzieli, nie? Te pantery, niech one tam podchodzą. I worek o zapachu ofiary na niegrzecznych widzów. O, na Klaudię na przykład, to gdzieś tutaj, o. A, i jeszcze mamy zeberkę, dobra, też piniatkę. No to niech sobie stoi tu. Bo co ci zrobię? No, przekonaj się. Co ja tam będę opowiadał? Już tak publicznie?
Dobra, pomysł jest taki, żeby może jednak ogarnąć im trochę tego terenu do wspinania. Tu mamy jakiś taki naturalny pień, ale trochę gruby taki jest. A nie ma cieńszego? Dobra, to inaczej. Mamy tę naturalną platformę do wspinania, ale ja bym chciał... O, coś takiego może? Gdzieś to tutaj umieśćmy. Załóżmy tak. Na razie niech sobie tutaj to będzie. Dodatkowo... Gdzie ten pieniek był, kurczę? O, jest. Nie, to jest za duży. A ten jest za mały pewnie. No tak. Jak nie za duży, to za mały, no. Nie wycofujemy, tak jest. Komentarzy, tak jak Klaudia napisała. Proszę się Klaudii słuchać, bo Klaudia ma odpowiednie narzędzia do tego, żeby się wkurzyć. I jednocześnie odstresować. Nie, wiecie co? Czekajcie, bo mam pomysł. Dajmy to może na tę stronę na razie. Niech to sobie tutaj będzie. No i to łatwiejsze już za mną. A teraz tak. Jakbyś ty, synku, się wziął w ten sposób. I teraz jakiś... To było co? 2 metry. A metr? O. Tak bym chciał. I teraz do góry. O kurde, łatwo nie będzie. No i mnie wypchnęło, co za... Niedobre to wszystko takie. No i krzywe jeszcze. O, nieładnie. Dobra, będzie. Cześć Mim, dobry wieczór, cześć, cześć. No i dobrze. Teraz coś takiego do wspinania. Oj, ale to bez blokady kątowej trzeba będzie zrobić, bo to niestety krzywo wyszło. Coś takiego mamy. Teraz to wtopić trochę i będą mogły to sobie włazić. No to jest takie, powiedzmy, taki ukłon z naszej strony w stronę panter, żeby po prostu mogły sobie gdzieś tam wejść na jakąś platformę i tak dalej, ale to wcale nie jest potrzebne do tego, żeby pantery tutaj były, bo jak wiemy, nie potrzebują rzeczy do wspinania.
No dobra, i co? Teraz wypadałoby ogarnąć strefę. Będzie nowa strefa. To będzie strefa kotów. Tam lwy się tylko nie będą wpisywały. Cześć, Event Studio. Cześć, cześć. Klaudia, ja ci mówię. No dobra, to teraz tak. Trzeba było tę ścieżynkę machnąć, przedłużyć. I tak, czemu nie? Tutaj sobie wyrównamy do siatki, zrobimy taki placek. No dobra, może być tak. I przydałoby się też dać jakieś sklepy, tylko obawiam się, że ja tutaj chyba nie sięgam prądem. Zaraz zobaczymy. Tak, prowokujesz ludzi do pisania, zachęcasz do zostawienia łapki w górę, no ale do tego to ja się przyłączam, bo jest ponad 20 osób, a 19 łapek w górę. Malutko trochę. A, tutaj mamy prąd. No i tu by wypadało te sklepy jakoś umieścić, jeżeli nie chcę kolejnego transformatora. No można byłoby tutaj dać sklepy, czemu nie? Udogodnienia dla gości obiekty. Co, tutaj była jakaś restauracja i teraz... A, tutaj jest ta restauracja, ale to nie. To nie, to ja bym wolał tego Shift Beefa dać. Go z prądem, kurde, żeby nie było żadnych problemów zaraz. Dodajmy Shift Beefa. Dajmy jakieś pićku. Może być gulpi soda. Albo tak, można nawet. Pamiątki. Dobra, może być just a momento. Ludzie śpią, Klaudia. Zobacz, która to godzina. Zaraz pewnie trzeba będzie live'a kończyć, bo to już... Do pracy, do szkoły. Dobra. I teraz tak. Wracamy do ścieżki.
Takiego do siedzenia tutaj, żeby im też dostawić, to będzie lepiej. Kaszana, dzięki za suba, witam cię. Cytrynka wyszła. Ale może być. Niech będzie. A, nie, jeszcze ścieżki są jeszcze potrzebne. Jeszcze oni muszą tu jakoś dojść. Kurde, jak to wyszło? Wojwoj. No niestety tak w życiu bywa, ale patrzcie poniżej na Klaudię, to Wojwoj pisze, u mnie to smutny tydzień, kilku ludzi, których znałem, odeszło akurat, a Klaudia posłano, ha, ha, ha. Oj, Klauduś. Co ja się z tobą mam, no normalnie... Jakieś stoliki. A można takie dać. Czemu nie? Ciągle narzekają, że nie mają energii, to niech sobie tu spoczną, niech spokojnie zjedzą. Ten stolik to jakiś krzywy jest, kurde. Albo i nie. Klaudia, czy ja o czymś, kuźwa, nie wiem. Co to, to wujka nie poinformowałaś? No dobra, teraz tak. Przydałoby się jakieś te śmietniki. Tu im dajmy. No i tutaj też trzeba, bo te badziewiaki to potrafią tu naśmiecić i to ostro. Dobrze. Może być. Przepraszam bardzo, ale ja na tropelna nie jestem. Ja nie wiem, co to za gatunek. Ja się na tych klubach piłkarskich nie znam.
Dobra, puszki na donaty też można dać. Co tam jeszcze? Tablice. Tablice informacyjne, to na pewno. O! Co ty taki? Nie chciał mi tutaj się wmanewrować na górę. Myślę, że tak może być. Chociaż wiecie co? Jeszcze tutaj by tablice się przydały, bo tutaj nic nie ma w sumie. Coś zlagowało. Niedobrze, niedobrze. Dobra, no to co, to chyba można wpuszczać już tutaj te pantery, tylko jeszcze dodatkowo, no tu trzeba będzie to wszystko ogarnąć, słuchajcie, jeżeli chodzi o jakiś taki fajny design, ogarnięcie terenu, to by można było już skasować, bo to nie jest potrzebne. I musimy jeszcze podłączyć, właśnie. Musimy podłączyć sklepy do strefy, ale jeszcze zanim to nastąpi, to tu w udogodnieniach byśmy im machnęli bankomat. A nawet bym powiedział, że dwa. Albo te dwa to o, jakoś tak. O. Taki czuś. Dobra. I strefa kotów nas interesuje. Dobra, a tutaj tego chłopka, a to jest to Cheryl, to ona. No i to do strefy kotów trzeba. Tu to samo i tu to samo. Ale to nie koniec atrakcji na Tonight, bo jeszcze trzeba personel zatrudnić dodatkowy. I teraz tak, będziemy mieli dwóch opiekunów. Dodatkowo dwóch dozorców. Dobrze, niech będzie na razie. Dwóch techników. Z pięciu strażników machnę. Żeby się tu czuli bezpiecznie. Dodatkowych trzech sprzedawców na zmianę. Dwóch weterynarzy. I tyle. Jak na razie. Dobra, teraz ich podpiąć wszystkich. Łazić ty się. Na razie, Mikrzy, cześć.
No i dobra, to byśmy mieli. Teraz tak, zanim odpauzuję, to jeszcze jedna kwestia, bo tutaj byśmy musieli, słuchajcie, ogarnąć temat podłączenia tej drogi jakoś tutaj, tak żeby pracownicy, którzy w tych sklepach pracują, żeby mogli dojść do swojego tego miejsca, do odpoczynku, nie? Do tego pokoju socjalnego, pomieszczenia socjalnego właściwie. Ale jaja. I co? I to się... A, usunęło się, dobra. Elegancko. Ten śmietnik stąd zabiorę, przestawię go, nie wiem, może gdzieś tutaj, albo tutaj, o. Myślałem, że mi się te podpory od torów nie usuną, ale się jednak usunęły, także dobrze. Wiesz co, ma się Maniek bardzo mocno do ich pracy, natomiast ja generalnie na razie jeszcze tego nie zrobiłem. Będę ich szkolił, tylko muszę znaleźć chwilę czasu. Przemiał niestety na kanale jest tak duży, że nie jestem w stanie na wszystko tutaj ten czas ogarnąć. Natomiast będę ich szkolił, tak. To jest bardzo przydatne. Kółeczko zrobimy. Aj, to tak, to nie. O ty ćwoku jeden, ty niedobry. Bardzo nieładnie. Tak się Pabeluskowi kuźwa nie robi. Aj, no teraz to się wkurzyłem. Cześć Piotrek. Był sobie ładny placyk. No i dlaczego chcesz w ten sposób się ogarniać? A właściwie czy to mi jest tutaj potrzebne i tak tam nie ma żadnego podglądu na zwierzaki, to na co mi to? A, tylko tutaj jakiś garb jest, to by wypadało to zniwelować, czekajcie. Może to inaczej puszczę. Pabelus, to ty się tak... No bo nie widziałeś, co mi zrobił, no?
Tak się nie robi pabeluszkowi, no. No dobra, puśćmy czas. Cita, czekajcie, bo tutaj fajnie będą opadać zaraz. Cała taka ekipa, nie? I hop. No, to dobra. To teraz czas wpuścić te pantery śnieżne tutaj. A, no tak. O nie, nie, nie! Tylko nie lwy. Lwy, nie. Ja ci dam łobuzie, ty. Do tego. Emilka, do schowka. Już. Bardzo nieładnie. Dobrze. No to teraz trzeba te pantery znaleźć. Magazynek. To nie wiem, czy ja kiedyś to opróżnię ten magazyn w końcu, czy nie opróżnię. Który obiekt jest bez zasilania znowu? No tak. Dobra, później je przełożę. Jezu, bo ja nie, tych panter śnieżnych to ja w życiu nie ogarnę, kuźwa, jak to tak mi co chwila ktoś będzie dupę zawracał. A tu z córką chce, a to kuźwa nie ma prądu. No ale... A, potwierdź. Dobra, i to teraz tak. To będzie ta samica i ten samiec, bo to jest ten nowy. I wyślij do zoo. Zapraszamy tutaj. Dobra. I opiszmy sobie wybieg jako pantera śnieżna. No, i takie tam. Co tam Piećkowi, kurde, tego? To za duży emotek. No, to standardowo. Dobra, mamy je. Ale spokojnie. Rybiata. No dobrze, z wybiegu nie są zadowolone na razie, ale to wynika z tego. Trwałe schronienie znalezione, także elegancko, bardzo dobrze. Za dużo trawy krótkiej, długiej jeszcze więcej. Teraz im trzeba będzie nastawić, słuchajcie, klimatyzatory i tak dalej, obniżyć temperaturę. No i śnieg, byście pcyj dał. Ale teraz tak, dowolnie skały można tutaj ogarnąć, więc dobrze. Zaraz sobie tutaj to ogarniemy. To nie będzie takie jednolite. Na razie maźne tym, a potem będziemy sobie to inaczej jeszcze ogarniać. Po prostu skał można mieć tutaj... Skały można mieć dużo, nie? Bo im to rybka. Dużo śniegu. No zobaczymy, jak to będzie, tak. Musimy też pamiętać o gościach, że też może być bardzo zimno, nie? Więc to trzeba dozować się jednak. Teraz tak. Piasek tutaj jeszcze może być. No to elegancko, że piasek może być. To jest taki piaseczek, a ten... O, taki. Dobra, to ten wezmę. Więcej piasku. A, teraz to przegiąłem pałę. Ale gleba może też być. To glebę tutaj jeszcze przepleciemy.
pewno ja będę chciał glebę, czekajcie, na pewno będę chciał glebę tutaj, bo one miały tu wchodzić, nie? Tylko sobie zmniejszę pędzel. Trawy długiej jeszcze jest za dużo. Trzeba namierzyć i zniwelować. Dobra, tutaj jej mamy trochę. Teraz tak. Dajmy jeszcze tę skałę. Tylko po to, żeby się tego dziadostwa pozbyć, no bo nie lubią to, co ich tam będziemy zmuszać, nie? O Jezus. A później będziemy, słuchajcie, rozprowadzać śnieg. Zobaczymy. Gdzie, jak i dlaczego. Na razie wszystko pokryjmy skałą. Żeby pozbyć się długiej trawy. Potem sobie będziemy maziać czymś innym. Gdzie ta trawa długa jeszcze do licha jest, że... A, tu jest. Ale to kawałek jest tego. Bez przesady. A tam w środku nie mają? Nie no, bo tutaj jest ten. Jest skała. O, i to możemy też tutaj zrobić właśnie. W formie skały. Posłania mają. Więc dobrze. Ale gdzieś jeszcze jest długa trawa. No, tutaj trochę. Ale to chyba już przesada, nie? Dobra, teraz już nie ma. Krótkiej trawy można byłoby trochę dać też. Czemu nie? Ale to tak, no, naciapciać, nie przesadzić, bo tego też nie trawią za bardzo. Dobra, będzie. No i teraz tak, temperatury mnie interesują. Minus 4 do plus 22 stopnie. No ale my byśmy musieli dla śniegu utrzymywać temperaturę minusową. To zobaczmy, wybieg. Klimatyzatory. Teraz temperaturę ustawmy sobie na minus 1. I dokąd to sięga? Odpauzujmy. No, zanim to spadnie. Cześć, Soru. Ej, tam goście? Grzejniki na kładkach postaw. Z małym zasięgiem. Chyba jaki kurna, jaka spryciula, nie? No, okej, ale tutaj można to w ten sposób ogarnąć, tak żeby za bardzo to nie przeszkadzało. Naszym gościom. Problemu nie będzie. I można ten śnieżek tutaj machnąć, nie?
No niech sobie polepią śnieżki i bałwana, nie? Tam zabraniać wszystkiego też nie można. Fajnie, fajny ten wzorek tutaj jest, jak słońce świeci. Tu już jest plusowa temperatura. Się coś topi. No dobrze, zobaczmy w takim wypadku, gdzie te koty są. Gdzie one już... O, ciufa jedzie. No dobra, gdzie są koty? Miau, miau. Taś, kuźwa. O, jesteście tu. Ledwo co je widać. Co z tym wybiegiem? A, że tego śniegu za mało jest. A ty, psitko, jedna z drugą, ty. No dobra, to jak tak. Klaudia wykrakała, kuźwa, no. To jest normalnie taki krakacz. Dużo śniegu. No i teraz muszę dużo śniegu dawać. No wszystko przez nią. No nosorożec. Dobra, niech się wywalą tam. Już trudno. A, tylko ja bym chciał... No żeż ty, synu. Żeby wiedzieć, kiedy przestać z tym śniegiem, bo to tak... Nie chcę wszystkiego na biało tu zrobić. Kra, kra. No właśnie, no właśnie. Wszystko to twoja wina, Klaudia. Patrzcie, a tutaj się nie da, jakie to sprytne jest, że to jest zadaszone, to tutaj śniegu się nie da ogarnąć, nie? No i dobra. No to byśmy mieli z głowy, a roślinki? A roślinki nie są im potrzebne. No dobra, to teraz tak, wypadałoby ogarnąć tutaj teraz temat tych tablic. O, teraz śnieżna. Tutaj tak samo, tu jeszcze nikt nie przychodzi, słuchajcie. I chyba wszystkie tablice już ogarnąłem. A, właśnie, a propos, jeszcze musimy ustawić sobie tutaj, kto jak ma przychodzić. Technik co 3 miesiące, weterynarz co miesiąc i dozorca także co miesiąc. O, Maniuś ucieka. No my też będziemy, słuchajcie, kończyć. Już ta godzina, że trzeba. Natomiast ludziki pomału się już tutaj zbierają. Dotarli wreszcie. No i bardzo dobrze. No ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo w live'ie. Dzięki za
wszystkie łapki w górę, no i oczywiście do następnego razu, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.